W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się pewnemu artefaktowi, który znajduje się w Asłanie w Egipcie, w tak zwanym Nubijskim Muzeum. Może on udowodnić, że trzy słynne egipskie piramidy są o wiele starsze niż mówią to nam egiptolodzy. Tym mega ciekawym artefaktem jest skorupka z jajka. Wykonano na niej kilka ilustracji, z czego trzy trójkąty ewidentnie przynoszą na myśl słynne piramidy z Gizy, na no przynajmniej mi się od razu z nimi kojarzą. No ale dlaczego miało być to takie zaskakujące? Wszystko rozbija się tutaj od datowanie tego jajka, a raczej tej skorupki. Według historyków pochodzi ona z 5 tysiąclecia przed naszą erą, a więc liczy co najmniej 7 tysięcy lat. A więc dużo, dużo więcej niż egipskie piramidy. Za najstarszą piramidę w Egipcie uznaje się piramidę schodkową Drzezera, która według głównonurtowych egiptologów ma jakieś 4700 lat. Na no te piramidy w Gizie liczą jakieś 4500 tysiąca lat. Mówię tutaj oczywiście o tym, co przekazują nam egiptolodzy. Oczywiście zaakceptowanie tego, że na jajku narysowano faktycznie piramidy oznaczałoby to, że albo piramidy są dużo starsze, albo grup, w którym znaleziono artefakt, został błędnie datowany. Jedna i druga opcja nie podoba się archeologom i historykom, stąd ten opór i próba wytłumaczenia, że są to narysowane lokalne górskie szczyty. Trochę informacji na temat tego jajka można znaleźć na YouTubie na jednym z kanałów, tutaj widzicie właśnie jego nazwę. Osoba, która prowadzi tamten kanał, Przedstawiła, jak wyglądają nubijskie góry czy wzgórza. Jednak, co bardzo istotne, nie ma tam niczego takiego, co mogłoby przypominać te trzy egipskie piramidy. No bo przecież nie może chodzić na przykład o to miejsce, albo o to. To wygląda całkowicie inaczej, i osoby, które chciałyby przedstawić te szczyty na jajku, na skorupce, no to myślę, żeby poświęciły troszeczkę więcej uwagi i czasu i wykonały to o wiele bardziej starannie, tak żeby to przypominało faktycznie no te po prostu wzgórza, które chcieli przedstawić. Być może niektórzy uznają, że może chodzić o to miejsce, które teraz widzicie, no ale według mnie, no to trzeba naprawdę tutaj bardzo mocno przymrużyć oczy, żeby dostrzec jakieś podobieństwo do tych trzech egipskich piramid. Chętnie przeczytam, co wy macie do powiedzenia w tym temacie, czy według was na tym jajku są przedstawione faktycznie piramidy, czy jest to po prostu zbieg okoliczności i tak naprawdę jest to przypadek, że kojarzy nam się to akurat z piramidami w Gizie. Szczerze mówiąc, to oficjalne tłumaczenie egiptologów, no jakoś tak do mnie do końca nie trafiło i nie przekonało mnie, Wiemy przecież, że tereny dzisiejszej Nubi w różnych okresach były powiązane ze starożytnym Egiptem, no więc, gdyby było to przedstawienie egipskich piramid, to według mnie nie powinno być to jakieś zaskakujące. Wszystko rozbija się o to, kiedy rzeczywiście powstało to jajko. Wiemy, że starożytni Egipcjanie polowali na strój się jeszcze w czasach przeddynastycznych. Ich jaja były szeroko stosowane w tym okresie do różnych celów. Zawartość jaj służyła oczywiście jako pożywienie, a ich puste skorupki służyły jako małe pojemniki. Artefakt, o którym mowa jest w dzisiejszym odcinku, odkryto w Nubii i według egiptologów pochodzi z kultury Nakada, a zawartość grobowca, w którym znaleziono jajko, sugeruje, że ma on około 7000 lat, w sensie ten grób. Koniecznie muszę tutaj dodać, że jest to datowanie na podstawie znalezionych przedmiotów. W rzeczywistości sama skorupka może być o wiele starsza, no i może właśnie dlatego znalazła się w tym grobie jako cenna już wtedy starożytna pamiątka czy jakiś artefakt. Na powierzchni skorupki wyryto różne ilustracje, z których najbardziej widoczne są trzy piramidy. Wiele osób proponuje, że obiekty w kształcie trójkąta przedstawione tutaj to w rzeczywistości egipskie piramidy w Gizie, a więc piramidy Hefrena, Heopsa i Mykerinosa. Spójrzcie na te rysunki. i Powiedzcie mi, czy te poziome linie nie kojarzą wam się z poziomami jakie widać właśnie na piramidach? No bo przecież wniesione są one z kamiennych bloków pokładane jeden na drugim. No i w efekcie tworzą tego typu poziomy. Co ciekawe, obok tych piramid znajduje się zygzak i zapewne wielu z was, podobnie jak i ja zresztą, Myślało, że być może jest to wizualizacja Nilu, który przebiega na wschód od piramid. Nil, jak to mają do siebie nieuregulowane rzeki, nie płynie przez Egipt idealnie w linii prostej, ale jest to kręta rzeka tworząca zakola. Z drugiej strony skorupki ponownie mamy taki sam rysunek przedstawiający właśnie takie trzy trójkąty kojarzące się nam z trzema piramidami, z taką tylko różnicą, że po prawej stronie tych trójkątów nie znajduje się taki sam zygzak jaki był sam tej strony. Ale jest coś, co również może przypominać Nil, na przykład w trakcie jego wylewów, bądź ewentualnie na przykład w jakimś innym okresie czasowym. W jednym z odcinków pokazywałem wam oazę Fayum, która była połączona z Nilem kanałem. Tworzyło to zapewne spore zalewisko i być może właśnie wyglądało to tak samo jak na tym jajku. Tym bardziej, że patrząc na współczesne mapy, no i na to, gdzie znajduje się ta oaza, gdzie są piramidy i tak dalej, no to wygląda to podobnie jak na tym jajku. Wiem, że jest grupa ludzi, którzy no, też mają takie właśnie skojarzenie, i ciekawie mnie, co wy o tym myślicie. Czy nie jest to szukanie piramid w starych artefaktach na siłę? Przeciwnicy tego pomysłu uważają, że no, pod względem wielkości te trzy trójkąty wyryte na skorupce jaja nie są podobne do piramid z Gizy. Chodzi tutaj o to, że te trzy rysunki trójkątów mają całkowicie inne proporcje niż te prawdziwe, rzeczywiste piramidy. Te trójkąty na jajku są podobnych wielkości. Na no te, tak jak mówiłem, rzeczywistości piramidy, a tak jak mówiłem, te realne piramidy w Gizie wyraźnie nie mają takiej samej wielkości. Dodają oni, że pod względem konstrukcji, mam tutaj na myśli właśnie stopień nachylenia ścian, to te rysunki z tego jajka przypominają bardziej piramidy nubijskie. No ale te budowle powstały według archeologów i egiptologów, jeszcze później niż te piramidy egipskie, w sensie te w Gizie, dlatego no przecież ich przedstawienie nie powinno się tym bardziej znaleźć w grobie, który liczył sobie 7 tysięcy lat. Na koniec muszę jeszcze dodać, że za tą teorią, według której ten obrazek to tylko i wyłącznie nubijskie góry, no to przemawia za tym fakt, że na innych ilustracjach z kultury Nakada góry faktycznie były dosyć popularnym elementem artystycznym. Jednak wszystkie, na które natrafiłem, miały te góry przedstawione troszeczkę inaczej. Były one całe zamalowane i było ich więcej niż trzy sztuki. Z pewnością nie były one tak symbolicznie przedstawione jak na tym jajku, gdzie te kreski sugerują budowę warstwową. No ale oczywiście nie można tutaj wykluczyć, że jest to inne przedstawienie gór. Z drugiej zaś strony nie można również wykluczyć, że z pewnością nie są to trzy najsłynniejsze piramidy. Brak dowodów popierających teorię wniesienia piramid, przy których upierają się oficjalni egiptolodzy, tylko dodaje skrzydeł oponentom. Te ich niby dowody, na które się powołują, są co najwyżej poślakami i to bardzo słabymi. Dlatego same budowle mogą być znacznie, znacznie starsze niż się to oficjalnie głosi. Wydaje mi się, że zaciekawi was jeszcze jedna informacja, że na tym jajku, który dzisiaj omawialiśmy, znajduje się tam jeszcze inny interesujący rysunek. Chodzi tutaj o te koła, które niektórzy kojarzą z legendami o Atlantydzie, a ona miała być właśnie przecież wyspą, mityczną wyspą, które wewnętrzne kręgi oddzielone były od siebie wodą. Jeszcze inni ludzie dopatrują się tutaj otworów, które miałyby się znajdować na naszych ziemskich biegunach. Nie chcę wam obiecywać, ale postaram się w tygodniu wrzucić jeszcze jeden dodatkowy odcinek. Tym razem będzie to dodatkowy odcinek, ale no dłuższy niż te inne, które były do tej pory w trakcie tygodnia. No i ponownie wrócimy do czasów zlodowacenia. Tylko teraz chciałbym się skupić tylko i wyłącznie na terenach Polski. Jeżeli wszystko się dobrze ułoży, to na kolejny weekend postaram się dodać odcinek na temat Machu Picchu, bądź na temat zaginionej cywilizacji. Chodzi mi tutaj o kontynuację tematu tych zatopionych, starożytnych budowli, które znajdują się w okolicy Indii. Wydaje mi się, że zarówno jeden, jak i drugi odcinek powinny być ciekawy, Dlatego już teraz zapraszam do obejrzenia właśnie jednego z nich, a ten kolejny powinien się pojawić prawdopodobnie jeszcze w następny weekend. Zobaczymy jak to się wszystko ułoży, jak będzie z wolnym czasem, ale mam nadzieję, że uda mi się wszystko zrobić to co powiedziałem. W tym odcinku to już jest wszystko. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!